Mamy wielki powrót do Gromdy, Psycho z nami. Dzień dobry, witamy serdecznie. Cześć, witam. No i to jest najważniejsza kwestia, od której trzeba absolutnie tę rozmowę z Tobą zacząć. Dlaczego taka decyzja, że chcę tutaj wrócić? Przede wszystkim, no chcę się pokazać, tak? Wcześniejsza walka, to wszyscy widzieli, no dałem dupy, no popełniłem duży błąd, czego poniosłem dosyć spore konsekwencje i częściowo zdrowotne i fala hejtu, choć ta fala hejtu generalnie po mnie spływa, no ale tak, no wiadomo, wchodząc na jak żeśmy zaczynali, strasznie szczekałem, wchodząc do ringu, no nie pokazałem nic, więc chcę po prostu wejść, pokazać prawdziwego psycho, no i wygrać ten turniej, nie? No to rozumiem, wyciągałeś wnioski z tego, jak wyglądały twoje, jak twoje podejście wyglądało przede wszystkim do tej pierwszej walki. Co zmieniłeś, na co tutaj teraz położyłeś te akcenty, jak wyglądały twoje przygotowania do tej walki, w kontekście też tego, w odniesieniu do tego, jak wyglądały te przygotowania do tej pierwszej, jeżeli te przygotowania tak naprawdę z prawdziwego zdarzenia wtedy w ogóle miały miejsce. Nie, powiem tak, no generalnie wtedy ja też byłem przygotowany, bo naprawdę poszło nam dużo pieniędzy na przygotowania, mój trener się przez 2 tygodnie, jak wchodziłem do klubu, nikt nie o mnie nie odzywał, po prostu traktowali mnie jak powietrze, bo nie brałem tego, spróbowałem to i teraz na pewno przygotowania były dużo, dużo cięższe, dużo lepsze, bo wiedziałem, z czym to się je, tak, wiedziałem, co potrzebuję, pod jakim kątem muszę pracować, wagę też zjechałem, 6 kilo ogólnie do Gromdy, przygotowania były bardzo ciężkie, o 5 rano 10 km biegania, po południu około godziny 12, pierwszej godzina technicznego, po prostu pracy na nogach boksersko, no i wieczorem około 2 godzin jakichś takich sparingów, także no teraz jest sztos, jestem myślę, że gotowy na to. No ja przede wszystkim widziałem, jeżeli dobrze pamiętam, Holandia, tak, treningi, sparingi, między innymi tam był Arek Wrzosek, a więc naprawdę zawodnicy z najwyższej półki. Tak, akurat udało mi się dostać, żeby poćwiczyć z chłopakami tam w Bredzie przed Arka walką z Badharem, gdzieś tam trenuję ogólnie w klubie WFPA, stamtąd wywodzą się dosyć dobre chłopaki, bo to trenerem jest Andrzej, stamtąd wyszedł Overeem, Badhary, Goch, dużo takich sław, także no mam nadzieję, że teraz no po prostu pokażę po prostu no siebie, tak, no bo jakby nie było, ja już trenuję długo, 16 w sumie lat od dziecka. Zostałem też trenerem z Muay Thai, pozdrawiam MTC. No i generalnie teraz chcę się pokazać, tak? Chcę zawalczyć, dać dobrą walkę, dać dobry pokaz. A co do twojego pytania, jeszcze teraz stawiam na to, żeby się pokazać w ringu, a nie na to, żeby robić show poza ringiem, bo to jest najmniej ważne. Ostatnio pokazałem troszkę coś innego i teraz chcę po prostu naprawić swoje dobre imię. Krycha, co ty o nim możesz nam teraz powiedzieć? O nim nie mogę nic powiedzieć, nie mam pojęcia o tym chłopaku kompletnie, nie jest na pewno, darzę go dużym szacunkiem za to, że tu przyszedł, chcę spróbować się, ja mam, jeszcze tak powiem, troszkę lepiej, bo ja już wiem, z czym to się je, jak się wchodzi do tego ringu, on nie ma tego obycia, więc to też może w jakimś stopniu wpłynąć na jego, że tak powiem, walkę, tak? Zastanawiam się najzwyczajniej w świecie, co jest bardziej komfortową sytuacją, gdybyś wylosował kogoś, kto już w Gromdzie był, kogo znasz, kogo widziałeś w akcji, czy jednak taki zawodnik jak Krycha, o którym tak naprawdę nie wiesz nic? To są dwie strony medalu, tak? Bo w zawodniku, o którym nie wiemy nic, czyli nie wiemy nic. Nie wiemy, jak trenuje, nie wiemy, gdzie się przygotował, nie wiemy, z kim trenował, a osoba, która wchodzi, która już tu walczyła, to mniej więcej możemy zobaczyć go ze strony technicznej, znamy, jakie ma podejście, jak walczy, kiedy się dzieje źle w ringu, kiedy ten, no po prostu wiemy, tak, o tym zawodniku i to jest trudna decyzja, to jest no taka koło fortuny, nie? Co trafisz. Ostatnie pytanie, bo wszyscy mówią, psycho jest zwariowany, stąd też ta ksywka w Gromdzie, ale z tego, co widziałem u ciebie, między innymi na Instagramie, to ty najbardziej zwariowany jesteś na punkcie swojego synka. Tak. Mój syn, kocham cię, synu, najbardziej na świecie. Mam nadzieję, że to oglądasz. Tak, mój syn jest dla mnie całym światem. Generalnie ksywa psycho, wszystko to się bierze w treningach, tak? W treningach, na sali. Dla mnie się nic nie liczy, nie ma. Jestem po prostu chorym pojebem, jak tam wchodzę, a życie prywatne, rodzina, to wiadomo, jest całkiem inna sprawa, ale w ringu jak najbardziej mam takie dosyć mocne podejście psychopatyczne, uwielbiam krew, uwielbiam to wszystko, trenuję też w maskach, nie maskach, także raczej to się bierze z tego. No to trzymamy kciuki, żeby jutro to był Psycho 2.0. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Gromda 7, już 10 grudnia. Kup pay-per-view na Gromda TV.